każdy sukces musi mieć jakiś swój początek. Każdy następny jest trudniejszy do zrealizowania. I teraz, który z nich jest ważniejszy? Ten końcowy, bo ktoś mówi, no na zakończenie wygrałem na przykład Mistrzostwo Świata, kończę karierę. Czy ten sukces właściwie jest najważniejszym w karierze, żeby można powiedzieć, no dobrze, potem sukces się kończy? Myślę, że nie, że pierwszy sukces jest najważniejszy, bo w tym momencie sportowiec upewnia się, że jest w stanie wygrać największe zawody na świecie.